Naszym gościem jest Siergiej Buntman, znany rosyjski publicysta, publicysta z rozgłośni Echo Moskwy. Dobry dzień. Dobry dzień. Jak się zmienia wizerunek Polski w Rosji? Ja mam takie wrażenie, że o Polsce mówi się i pisze więcej niż kilka. Jeszcze von den führenden Vereinen haben sich zusammengetan und erklärt, dass man sich vom DFB nicht gefallen lässt und hier unsere Spiele austragen, wobei wir sehr viel Freude daran hatten. Uns hat das drumherum weniger gestört, weil wir doch spielen konnten. No przecież od tego wszystko się zaczęło, nie zaraz temu. Polska weszła w struktury NATO i Unii i stała się symbolem zemsty za dawne czasy. I stało się u nas, że Polacy się na nas zemrzyją. Wird mehr Technik gezeigt, mehr Körpereinsatz, das heißt körperbetont wird schon gespielt teilweise und das Spiel ist...